180 days of quiet, Jack. I don't have any problems with you, and you won't have any problems with me. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy. This is the police. Na start gazetki. Tak, prawie zawsze na początku odcinka. Nie, w sumie jak zawsze. Karawan uderza w karetkę, nikt nie przeżył. Czyli w sumie doszły od 2 do 4 nowych trupów. Wiecie, 2 kierowców, 5, bo 2 kierowców, 2 operują, 2 tych, czekaj, nie, 2 kierowców obu pojazdów, 2 lekarzy stojących na tyle karetki, 1 lekarz w sumie na pasażera i pasa i ten, którego wieźli tą karetką. Czyli nawet 6 trupów doszło do tego trupa, który na tyłu, na tyle karawanu siedział. O ile ktoś tam siedział w ogóle. Dobra, dalej. Zabawki zakupione dla sierocińca okazują się toksyczne. Nieładnie, ktoś próbuje tuć dzieci. Dopierdla z nim. Cena alkoholi wzrośnie o 60%. Może będzie wynosiła tyle, ile cena aktualnie. Har i Coleman cierpią na zatrucie pokarmowe i przez 5 dni pozostaną w szpitalu. Nie! Nie, nie Coleman! Nie, 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 nie. Nie, nie. Dalej, nie, nie! Nie chciałem nie rozpocząć. Cofaj, cofaj, cofaj. Menu główne, nie. Dobra, to będzie konsekwencja tego jedzenia, które kupiłem w poprzednim odcinku. Nie, 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 nie. Kontynuuj. Coleman ma być w robocie. Coleman ma być w robocie. Ja chcę zgarnąć tego ziomka. Shaw i Wolf. Dobra, może być. No i akurat jeszcze nikt nie chce. Szkoda, że nie. Szkoda, że tylko na tych nie trafiło. Tylko na śledczych, no bo brak śledczych aż tak nie boli. No ale nie można mieć wszystkiego, nie? Dobra. Temptation Blues. Ja może jeszcze coś z tych puszczę później. Z tych pierwszych. Twoja dola. 4000. Na podzielmy się z załogą. Wydział zabójstw. Timothy pracował w tym klubie jako bramkarz, jednak nie wiadomo, czy wciąż można go tam spotkać. To jest jedna miejscówka, a druga. Zaufany informator twierdzi, że Timothy jeszcze niedawno tutaj mieszkał. No, mieszkał, a czy mieszka nadal? Dobre pytanie. Dobra, wyślimy go. Wyślimy tam ludzi ze słotem. Wandalizm. Starsza kobieta zgłosiła, że grupa zakapturzonych dzieciaków zabazgrała pobliski pomnik obraźliwymi słowami. Norlander zajmie się sprawą. Norlander. Groźba samobójstwa. Nastolatka prześlizgnęła się strażnikom wieżowca i wspięła się na sam dach. Teraz stoi na krawędzi. Jeden ze strażników zadzwonił na policję i powiedział, że boi się do niej zbliżyć, bo jego zdaniem dziewczyna nie żartuje. Dobra, wysyłamy ludzi. Ej, strasznie dużo zgłoszeń. Jak nas... Jeszcze nie było takiego czegoś. Kierowiec zauważył nastolatka, który przeskoczył ogrodzenie na środku mostu. Kierowca zatrzymał się, ale gdy usiłował porozmawiać z chłopcem, ten wpadł w histerię i zaczął krzyczeć: nie podchodź bliżej, bo skoczę. Ej, ile już? Raz, dwa... No nie licząc tej akcji z zabójstwem, to dwie... Nie, trzy. Trzy zgłoszenia, prawie że... Nie, dwa zgłoszenia dość szybko. Nie, trzy, tak, trzy. Tutaj ładnie, wszystko idzie w górę u wszystkich. Ten też se poradził. A ta dwójka i ta trójka, i też babka. Trzy sobie też poradzili. A ten, ta znaczy się, też sobie poradził. No bo tych dwóch to... No, dobra, nieważne. Ucieczka z miejsca wypadku.
Przechodzień powiedział, że ciemny pick-up zjechał na chodnik i uderzył w dwóch nastolatków jedących na deskorolkach. Nawet nie zwolnił, po prostu potrącił te biedne dzieciaki i odjechał. Pijany wariat! To zgarniamy teraz frajera. Atak zwierzęcia. Otrzymaliśmy chaotyczne zgłoszenie od mężczyzny, który twierdzi, że gdy wrócił do domu z pracy, pod jego drzwiami czaił się gotowy do ataku wielki kot. Warczał jak tyranozaur, wyjąkała ofiara. Wow. Tak, to jest false alarm. Jak nic. Nie ma bata, żeby to było... żeby to było prawdziwe. Poradzicie sobie. Proszę. Okej, okay, zakłócenie porządku publicznego. Siłym padłagem. Pewna emerytka spostrzegła przez okno grupę ludzi paradujących nago po ulicy. Aha. Skonsternowana skonsultowała się z sąsiadką, która również była świadkiem tego oburzającego widowiska. Kobiety razem zadzwoniły na policję i zażądały natychmiastowego wyjaśnienia. No to lećcie zgarniać typów, no. Kurde, ten też taki troszkę zmęczony jest, widzę. Ale że on nie prosi o wolne? Dziwne. Pięknie. A tu? Oczywiście. Zgłoszony Kotosaurus Rex okazał się być zwyczajnym pupilem sąsiada i nie stanowi żadnego zagrożenia. Gościu był naćpany, czy jak? No kurde, pomimo tego nawału na początku, to teraz nawet fajnie było. Okej, okay, Sam czegoś chce. Gość pana Sanda opuszcza Freeburg, ale chuligani znają jego trasę i przygotowali zasadzkę. Strzelanina wisi w powietrzu, potrzebujemy tyle wsparcia, ile tylko możemy dostać. Dobra. Cały czas sprawdzam, czy mi się nagrywa wszystko dobrze. Byłoby trochę lipa mieć tylko audio albo tylko wideo. Wygląda na to, że Warga spuścił ze smyczy kilku wściekłych chuliganów i teraz wszczynają burdę z naszymi ludźmi przy lodowisku. W awanturze bierze udział kilkadziesiąt osób, więc przydałoby się, aby policja ostudziła sytuację. Coś się jeszcze stanie, czy... Nielegalne zbiegowisko. Ludzie w białych kapturach zebrali się pod... A, czekaj, dobra, może poczekaj, aż ludzie wrócą. I może najpierw to zróbmy. Okej, do tego jednego potrzebuję. To Shaliendera wyślemy. Sonia Franco, menedżerka supermarketu, zgłosiła, że starszy pan, który naumyślnie wywrócił stół z warzywami, odmawia zapłaty za szkody. Próbował uciec, ale ochrona zdołała go zatrzymać. No to brać go. Dobra, czy ta trójka zdąży wrócić, czy nie bardzo? Nie bardzo. No ale powinienem mieć wystarczająco ludzi. Proszę, wyślę im słot i radiowóz, czy tam wieźniarkę. Ludzie w białych kapturach zebrali się przed ratuszem, żądając przywrócenia starych dobrych czasów, segregacji i niewolnictwa w mieście Freeburg. Tłum śpiewa biali górą, niektórzy z nich mają przy sobie rwolet. Co za cholerni rasiści? Do paki z nimi. Dobra, Shaliender zaraz dojedzie. Czekaj, czy będzie chciał support. No, aż bym się zdziwił, gdyby chciał. Tak, no. Ci chcą. Nie, poradzicie sobie. Pięknie. Niech mafia to sprzeda. A w ogóle, jak to działa? W sensie, Jack dostaje to na komendę, po czym potajemnie spotyka się z typami z mafii, czy... To ci gliniarze zgarniają coś dla mafii. Koniec wojny. Vicus Varga został pokonany, a jego armia ulicznych zbirów i osiłków rozbita.
Nikt nie wie, co stało się z samym Vicusem, ale to bez znaczenia, bo już nigdy więcej nie pokaże się w tym mieście. Ale patrzcie, znaczy jest do 30 punktów. Ale teraz mnie ciekawi jedna rzecz. Co by było, gdyby Sand miał 30 punktów i Varga miał 30 punktów? To wtedy co, kto pierwszy, czy byłaby jakaś dogrywka na przykład do przewagi iluś punktów? Dość interesujące, myślę. Zwierzęta w zoo głodują. Najlepsza lasagna świata we Friburgu. Z ratusza skradziono toalety. Okej. Dość dziwne. Dość dziwna akcja, ale... Okej. Nie możesz. No i dobra. Lecimy. Z kolejnym dniem w takim razie. Pójdźmy może to. Bardzo ładnie, Percy zdał egzaminy i Smith także zdał egzaminy. Tutaj, no tu raczej nie ma kogo wysyłać, chyba że ewentualnie jakichś detektywów. No przydałoby się Portera i Moody'ego trochę podszkolić. A Luckettowi w sumie też możemy dać ten trzeci pasek, jak mu się uda. Próba kradzieży samochodu. Mężczyzna wybrał się na spacer z psem i po powrocie zauważył, jak zakaturzona osoba grzebie w aucie zaparkowanym na końcu ulicy. Brać go. Co? Jak to może być poważniejsze? Dobra. Raczej nie potrzebują, ale... Wyślijmy kogoś. Tak się niewiele dzieje. Zakładnik, mężczyzna o rozszerzonych źrenicach, wsiadł do autobusu, po czym wyciągnął prawdopodobnie sztuczną broń i zażądał, aby natychmiast zawieźć go do Afryki. Ja. Lepiej go zgarnąć tak czy siak. Nawet jeśli broń jest sztuczna, to gość jest niebezpieczny. Dla siebie. Porwanie. Odebraliśmy anonimowe zgłoszenie. Dzień dobry, posiadam informację o zaginionej dziewczynie Lisie Pettigrew. Ej, nie wierzę. Nie wierzę w to. Moody, Porter, Pettigrew. Co będzie dalej? Lupin na przykład? Porwałem ją tydzień temu, ale już może wrócić do domu. Znajdziecie ją w hotelu True Color, pokój 80D. Pośpieszcie się, jeśli chcecie znaleźć ją żywą. Napad z bronią w ręku!
Przechodzień zgłosił motocyklistę, który zajechał na stację benzynową z bronią w ręku, wszedł do sklepu nie ściągając kasku. Świadek usłyszał krzyki i strzały. Pokój znajduje się na najwyższym piętrze hotelu. Na klamce wisi czerwona piłka, a na niej napis "Wezwij saperów". Weź klucz. Wow! W środku klasyczne pokój motelowy, łóżko, stolik nocny, telewizor i telefon. Zasłony są zamknięte, a na łóżku siedzi dziewczyna obwiązana materiałami wybuchowymi. Z bomby wystają przewody, żółty i czerwony. Przednie żółty, ewakuuj, czekaj na saperów! Zakłócenie porządku publicznego. Pod koniec klasowego spotkania po latach do restauracji wszedł mężczyzna, trzymając w dłoni coś przypominającego pistolet. Zachowywał się nieobliczalnie, wskoczył na stół i zaczął grozić klientom. Teraz mam ludzi, których mogę na to wysłać. No słabmy się sobie odpuszcza, ale... Ale Paddy Wagon możemy wysłać. Jak to wygląda tutaj? Wszystko jest dobrze. Moment. Dobra, jestem z powrotem, nie mając bladego pojęcia, ile czasu mi to zajęło. Muzyczka skończyła grać, no ale to już trudno. Wow, sporo typa trzeba wysłać. Z ulicy nie widać, ale za to słychać wydobywające się z wewnątrz krzyki i odgłosy tłuczonych talerzy. Tylnym wyjściem. Co to jest za broń? Gdy mężczyzna zauważył policję, zwołał kobietę i przystawił jej do głowy pistolet. Krzyczy jakieś niezrozumiałe słowa i ściska zakładniczkę za kary. Jego pistolet wygląda zabawkowy. Pogadajmy, chłopie. Ja pierdziele, jak oni się mogli takiego typa przestraszyć? Uwagi trochę. No kurde, kolejny no. Dobra, wyślijmy tego. Bo inaczej, sprawdźmy, ile tu jest potrzebnych. Tylko dwóch. Okej. Okay. To po kolei wysyłamy. Okej, okay, no dobra. Bez jednego. No, tu dwóch leci. Otrzymał zgłoszenie taksówkarza, który z budki telefonicznej zawiadomił o napaści. Jeden z jego klientów odmówił zapłacenia za kurs i próbował opuścić samochód. Gdy kierowca zablokował drzwi, mężczyzna padł w szał, potłukł szybę ochronną i próbował udusić taksówkarza. Poszkodowanemu udało się uciec i zamknąć napastnika w samochodzie. To teraz napastnik zostanie zamknięty w pierdlu. Dobra, jak poszło? Bez żadnego problemu. I to będzie chyba ostatnia akcja dnia, coś mi się wydaje. Poradzicie sobie, jeśli tak nie ma kogo wysłać. No i proszę, wszystkim podbiło profesjonalizm. No i kończymy dzień. Dobra, ja jestem za tym, żeby dzisiaj skończyć ten pierwszy akt, czyli bynajmniej tego 30 dnia muszę dotrwać, że tak powiem. Czyli muszę sobie minimum 20 minut co najmniej odjąć od tego licznika. Dobra. Awaria zbiornika. Woda skończy się za dwa dni. Pijany student wypada z okna na piątym piętrze i przeżywa upadek. Jakim prawem? Dlatego w coś miękkiego uderzył, to powinien zginąć. W sensie, wiecie, jakby spadł z piątego piętra, na przykład na 20 materacy ułożonych tak na sobie, nie? I czymś zabezpieczonych, to i tak by zginął. Przecież to jest za duża wysokość. Te jesieni rekordowe opady we Friburgu. Okej.
Okej, mogę jedną odznakę przyznać. Mogę presję mu jeszcze bardziej? Nie. Czyli 3 punkty to jest maksimum. Tam jest Smithowi. Persji jest troszeczkę w tyle, no ale... Niestety. O, fabuła. You know when a police chief really feels his power? When he hires and fires people? When he throws folks in jail? When he's bossing everyone around all morning? No, there's no power there. Just bureaucratic red tape. Like directing traffic. Not that it's all bad. No, I feel it the most when people come to me with accusations. Accusations happen outside the law. They don't need to be rational or supported by evidence. They don't petition justice in the careful words of legal formality. No, an accusation is a personal cry, full of resentment or envy, a defeated moan or an angry howl. The accuser rarely imagines you'll share their resentment, their envy, their hatred. No, but they do imagine that your love of power is so strong that you'll leap to decide the fates of others, happy just to take someone's word for the facts. Businessmen accuse the gangsters blame our public figures denounce politicians, the politicians point to the businessmen. When it comes to accusation, there's only one rule. Don't aim too high. If you overestimate your own importance, then complaining can cost you your life. So choose the easier path. Exaggerate as far as you can. And try to make your plea sound as sad and pathetic as possible. The accusation I received today sure didn't fit the normal mold. After killing Vikas Varga and routing his supporters, San further strengthened his already powerful authority. Even a month ago, anyone coming out against San would sound like a lunatic with a death wish. Today, it's the same thing as suicide. But the letter I'm holding in my hands directly connects Henry Sand, lieutenant of the Sand Mafia family, to the reported death of successful banker John Pazzi. Henry has a daughter, Marianne, a dancer, and apparently it all started with her. One day, Marianne danced in the title role of a production of Giselle, and Henry, proud father that he is, brought the whole family to the premiere, along with some of the family's business partners. Among their guests was the young banker John Pazzi. He couldn't keep his eyes off Marianne, but she ended up brushing him off. In response, Pazzi ambushed her one night after rehearsal, pulled her into his limousine, and had his way with the poor girl. After that, gentleman that he was, he drove the girl home and threatened that if she told anyone what happened, her mother would get the same treatment. But her father still managed to shake the truth out of Marianne, and he decided to take his revenge. Of course, Henry knew he couldn't just go with his instincts and put a bullet in Pazzi in broad daylight. The rich bastard was too important for business, and Henry is neck deep in the family business, overseeing transportations for the San Mafia. He knew about every delivery delay, every car, and every shop. It was mostly thanks to Henry that the whole sand operation rolls so smoothly. Henry has free access to all their off-book cars, and a tar-black motive. Yeah, he could easily arrange the death of John Pazzi as a drunken, late-night hit-and-run. But Henry Sand is smarter than that. If this story about Pazzi is true, he'd more likely go to the boss and ask permission. I'd have figured this letter the ramblings of a retired gangster looking to spice up his life with little excitement. The way the letter started, "My dear little old copcake," I had every mind to toss it in the trash. But something else got my attention. They're rarely ever signed. But this one ended, "Robespierre," and I doubt it's an imposter. No one would go against the most powerful group in the city, hoping to hide behind the name of some prankster clown. Like everyone else, I had no idea who Robespierre was or what he wanted. But there was no doubt that this guy was more than a little crazy. An arrogant psychopath. Could be dangerous. Definitely worth looking into.
Czyżbyśmy się już mieli powoli brać za mafię? Zobaczmy. Asano się nie udało, Skinnerowi się udało, Armstrongowi się udało, Dola. Pojedziemy się z załogą. Park Desire. Nieznany pojazd potrącił młodego bankiera Johna Patsiego i uciekł z miejsca wypadku. Ofiara zmarła na miejscu? Oj tak, powoli lecimy po mafię. Kilak jeszcze nie jest otwarte. Ale ziomeczka mogę już wysłać bynajmniej na szkolenie. Boże, nie wyłączyłem tego, jestem myślę, kiedy będzie jakieś informacje dalsze. Troje uzbrojonych mężczyzn w maskach wkroczyło do banku i zarządowy menadżer otworzył safe. Zgarniamy frajerów. Na 5 klatek. Dorzućmy troszeczkę śledczych. Moody'ego i Wolfa wywalę, dam Skinnera i Waltera. Okej, okay, co mamy tutaj? Napaść. Dzwoniła właśnie śmiertelnie przerażona młoda kobieta ze związku zawodowego. Pijany pracownik fabryki, który wczoraj zażądał od nich zwrotu pieniędzy potrącanych z jego pensji przez ostatnie 6 lat, włamał się do budynku. Mężczyzna krzyczy, że grozi i grozi, że rozbije szybę dzielącą go od urzędniczki. To proszę się nim zająć, koleżanki. Bank znajduje się w centrum miasta, okolica jest zatłoczona, a na ulicy tworzą się korki. Zablokuj wejście, ustaw się szczególnie gotowy do strzału, zakradnij się do okna i zobacz, co się dzieje w środku. Zakradnij się do okna. Z banku dobiegają kobiece krzyki. Jesteś otoczeni, szturuj, poczekaj aż wyjdą. Poczekaj aż wyjdą. No i pięknie. Napad z bronią w ręku. Oj, dużo ludzi. Czekam aż wraca, powracają. Poradzicie sobie. Uż! Już rozkojarzyłem się. Dobra, wysyłamy, wysyłamy. Otrzymaliśmy właśnie alarm ze sklepu jubilerskiego. 6 uzbrojonych mężczyzn wtargnęło do budynku, żądając włożenia całej biżuterii gotówki do worka na śmieci. Dobra, jak tutaj? Na 4. To wyślijmy tego, tego, tego. Wyślimy całą resztę. Przydałoby się więcej gliniarzy mieć. No ale niestety to jest wszystko pojedynczo. W sensie co 5 dni mogę mieć tylko jednego typa. Nie mam ludzi, odmawiam. I proszę, nie było wam nic, nic potrzebne to w starcie. No, typie, ty to sobie miejsce, czy miejsce, moment potrafisz znaleźć. Spieprzaj. Mogłeś zadzwonić godzinę później. Dwie godziny później. Okej,
okolice tartaku, bójka. Właśnie zadzwoniła dziewczyna, która wraz ze znajomymi wybrała się na grilla przy tartaku. Kiedy jedzenie było prawie gotowe, pojawiła się banda pijanych studentów, twierdząc, że to ich miejsce. Wywiązała się ogromna bójka. Łapiemy typów, Percy się szkoli i lecimy. Napad z bronią w ręku. No, nie zdążę radiowóz, znaczy ten padłagon przyjechać, więc lećmy dalej. Trzech bandytów okradło widownię teatru, zanim cywile zorientowali się, co się dzieje. Podejrzani dawno uciekli z miejsca zdarzenia. Do ostatniej minuty wszyscy myśleli, że to część przedstawienia. Szatniarz twierdzi, że złodzieje odjechali żółtym busem. Dobra, brać ich. Czekamy, aż wracają. Nawet tak późno w nocy znalezienie właściwego autobusu nie było trudne. Przestępcy porzucili go niecałą milę od podmiejskiego motelu. Przeszukaj bus, przeszukaj las, sprawdź motel. Sprawdź motel. Kierownik motelu relacjonuje. Gdy powiedziałem, że nie mamy już wolnych pokoi, trzech mężczyzn zgroziło mi pistoletem. Wpuściłem ich do pokoju, który już był wynajęty, nie będąc zadowoleni, gdy wrócą goście. Podstępem zapukaj do drzwi. Rozpocznij szturm. Podstępem. I świetnie. Teraz czekam, aż wrócą, żeby ich tutaj wysłać. Tylko by wrócili przed drugą. Trzy klatki jeszcze. Znaczy... No, bynajmniej te minimum, te trzy klatki. Dobra, powracali. Percy musowo jedzie. McCoy nie musi. Tutaj wszystkich tych wyślimy. Słod. Świadek zgłosił, że mężczyzna zajechał na stację benzynową i zastrzelił kasjera karabinem automatycznym. Teraz jest po prostu... Teraz po prostu stoi sobie i spokojnie napełnia bak. Facet jest zwalnięty. No. Odrobinkę. No i dobrze. Gościu zgarnięty, broń automatyczna leci do mafii, żeby ją sprzedała. A my lecimy dalej. O, kolejna fabuła. Czy raczej kolejna porcja fabuły, powinienem powiedzieć. Oh, Jack, you always come back so late. What's wrong? Bad news? Good news, Jack. Laura is ready. Ready how? She's coming back? When? Not that fast, Jack. Laura's ready to talk. But if she's ready to talk, she's getting ready to come back. You just need to find the right words. You can find the right words, right, Jack? I'm not an idiot. I didn't ask for this, Jack. It's the middle of the night, and I'm alone on an old farm, 40 minutes away from anywhere, sat on a creaky porch, and now I'm getting snapped at. I came here so you could personally promise me that you'll be able to find the right words. So let's try again. You can find the right words, right, Jack? I can find the right words, Mrs. Markham. That's good to hear. Tomorrow night at 3 o'clock at the Octopus Restaurant. You know it? Yeah, but it's closed at night. Oh, I've arranged for them to be open. Don't be late. But don't come too early either. Mrs. Markham? Yeah? I should probably offer you some tea or something before you go. Do you have any tea? No. Good night, Jack.
Kawiarnia UDEBI oskarżona o naruszenia zasad BHP. Raport liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń. Kot ratuje dziewczynę przed gwałcicielem. Kot! Nie, ziomeczku, nie możesz iść. No dobra, ty możesz. I świetnie. Jedyny, jaki chciał. Zapuśćmy jakimś takim fajnym, może Beethovenem. Go. Emeryt Manny Wersch zgłosił awanturę między ojcem dziewczynki a właścicielem Rottweilera, który przestraszył dziecko. W czasie, gdy mężczyźni byli zajęci kłótnią, pies odbiegł w kierunku Luna Parku. Nie wiem, po co jest z psem tutaj wtegowane, ale okej. Nielegalne zbiegowisko. Wygląda na to, że ratusz stał się celem spontanicznej demonstracji. Ponad 20 osób zebrało się w proteście przeciwko wzrostowi podatku śmieciowego. Demonstranci są pokojowi, ale żądają spotkania się z urzędnikami. Okej. To w końcu legalne czy nielegalne? Kradzież w centrum. Podczas robienia zakupów w miejscowym centrum handlowym Tiffany Lee spotkała zakopturzonego mężczyznę, który chwycił jej drogą torebkę i z nią uciekł. Kobieta natychmiast wezwała policję. Czy to centrum nie jest już bezpieczne, ten mężczyzna musi jeszcze być w budynku. Pospieszcie się. No. Brać go! Przestępca próbował uciec z centrum handlowego, ale ochroniarze zablokowali drzwi. Mężczyzna zawrócił do środka i szuka innej drogi ucieczki. Biegnie, ktoś go zatrzyma, nakaż mężczyźnie się zatrzymać. Biegnij za nim. Przestępca wbiegł na lodowisko, poślizgnął się i upadł. Kiedy wstał i z trudem próbował utrzymać się na nogach, wyciągnął z kieszeni nóż. Pieprzowy. Dobra. Jak poszło tutaj? Bardzo ładnie. Tutaj już od razu pakujemy, ile się da. Fałszowanie pieniędzy. Pewna kobieta rozbiła w parku namiot, oferując wszystkim nową, cenną walutę, której wartość wzrośnie w ciągu tygodnia 10-krotnie. Ustawia się już do niej długa kolejka, w której ludzie przepychają się i wzajemnie obrażają. Pyk, pyk. A dobra, lećcie. Floridor jest aktualnie jak chyba 6 ludzi. Nie, jak 9 nawet. To wbierzmy na komendę. K
Kradzież. Na przystanku autobusowym skradziono portfel Franka Conroya. Poszkodowany szybko odkrył stratę i teraz wraz z przyjaciółmi poszukuje złodzieja. Grupka obwinia wszystkich dookoła i sytuacja szybko się pogarsza. Wkrótce może dojść do rękoczynów. Dużo tego. Mężczyzna wszedł do szpitala z bardzo dużym psem, który co prawda miał kaganiec i był na smyczy, jednak warczał i skakał na innych pacjentów. Pielęgniarka ostrzegła właściciela, że w budynku obowiązuje zakaz wprowadzenia zwierząt. On nie tylko coś odburknął i odmówił współpracy. No to teraz pojedzie na komendę, a pies do schroniska. Miejmy nadzieję, że do schroniska oczywiście. Wow. Czekamy tutaj, aż ludzie powracają, żeby jak największą liczbę ich podbuffować. A tu wysyłamy całą resztę. SWAT, Paddy Wagon. Około 100 osób zebrało się w parku, żeby zaprotestować przeciwko budowie nowego kasyna obok cmentarza. Niedługo potem nadjechało kilka pick-upów, z których wysiedli napakowani mężczyźni. Bez słowa zaczęli bijatykę z protestującymi. Okej. No, z tych dałoby się ogarnąć. Zobaczmy. Szedł, potem Nie, czekaj. On szedł. Auto podjechało, poleciało. Jego grzmotnęło. No, ja bym to tak zrobił. Ale zobaczmy, czy to będzie prawidłowe. Kierca limuzyny. Pan Pazzi czasami szedł nocą do miasta. Właśnie odebrałem go z długiego obiadu biznesowego i podjechaliśmy do parku niedaleko pomnika. Nie zauważyłem nic podejrzanego, chociaż pewna szara ciężarówka. Okej. Okay. Ciężarówka bez tablicy rejestracyjnej jechała za nami od restauracji Minemas, kiedy dotarliśmy do parku. Pazzi zmarł natychmiast, gdy ciężki samochód uderzył go z ogromną prędkością. Ślady maskownicy na ciele sugerują, że poszukiwanym pojazdem może być jeep lub ciężarówka. W tkance miękkiej znajdowały się odłamki szkła, więc uderzenie musiało być na tyle silne, że ciało wyleciało w powietrze, po czym pęd pchnął je na przednią szybę. Na ubraniach ofiary były ślady szarej farby. Nocą biegam po parku, dzisiaj usłyszałem ryk motoru, więc ruszyłem w tym kierunku. Sądziłem, że to ci motocykliści, którzy lubią ścigać się po opuszczonych ulicach, ale kiedy podszedłem bliżej, droga była zupełnie pusta. Wtedy rozpoznałem zarys ciała i zadzwoniłem na policję. Na miejscu zbrodni znaleziono ślady opon motocyklowych i odłamki szkła. Kamera monitoringu z pobliskiego skrzyżowania zarejestrowała grupę motocyklistów, a za nimi szarego jeepa z popękaną przednią szybą. No, czyli taka kolejność, ale z ciężarówką, a nie z takim autkiem. Czyli jeszcze tego nie mamy. Masowe zamieszki. Walki rozgorzały na dobre. Niektórzy uczestnicy bijatyki mają broń. Otocz park. Strzał ostrzegawczy. Zatrzymaj. Strzał ostrzegawczy. No i się udało. Pięknie. Jeszcze tutaj jedni. Dobra. Okej. Okay. Koniec dnia. I zobaczmy, jak wyjdzie to spotkanie. According to Mrs. Markham, I was supposed to spend all day thinking up the right words. But to my surprise, I did my best work when I shut my head off. I didn't even want to think why Laura decided we'd meet at 3 o'clock in the morning, and in a restaurant we'd never gone to. I didn't know what to tell her. And something tells me she's no more ready for this meeting than I am. By nightfall, I finally stopped worrying.
The right words would come when they were needed. And if they don't come at all, then so be it. Ow. I've heard said, when you're knocked out by a single blow, you don't have time to feel any pain. Well, that's a lie. It's painful as hell. Every day I spent in that coma, the pain was unbearable. Co jest? Co jest? Czyli będę do nich strzelał, nie? Czy mam? No, ewidentnie mam. $500,000. Okej. Dzień 55. Yeah, I heard about that already. But what if they decide to spill it to the papers? We need to start thinking now about covering our asses. I know people who can deal with this, but they'll need at least a week. Plus, if we want to... Lieutenant Stett, I'm sorry to interrupt you, but I have Jack Boyd on the line. Who? Jack Boyd, sir. He's calling from the hospital. Gibson, I'll call you back. Don't do anything without my team. Jack, well, wow. I didn't know you were awake. Doctor said you could be in that coma for months, even years. How are you feeling? Tell me who's in control, Martin. I don't think I follow you. For God's sake, Martin, tell me it's you running the department and not some stooge from the mayor's office. Yes, Jack. I am performing the duties of the police chief, but the new man's coming on Saturday, Kevin Paulson. Kevin Paulson? Yes, it's the guy from the... I know who Kevin Paulson is. Now listen carefully, Martin. I'm coming back to work. I'm Freeburg's police chief, and it's gonna stay that way for another 4 months. Now you get on the phone and do whatever needs to be done. You run into any problems, threaten them with the media, court, or blackmail. But I don't think they'll give you any trouble. The mayor knows it's easier to just wait until the winter than deal with a scandal. Oh, and assemble a press conference. Listen, Jack, I know the truth is on your side, but you have to take into account... Martin! How long since you transferred to my department? Coming up on 5 years now. How many times in the last 5 years have you come to my birthday party? How many times have you come to the farm when I had the boys over? Never had the pleasure, but... Never. Because you couldn't care less. And I don't care for you either, Stett. It wasn't me who appointed you deputy, and
You wouldn't have been my first choice. But if you do ever come over to my house, you won't miss the big hole in my backyard. Garbage pit. You know, for old rubbish. A smelly hole filled with rotten furniture and other crap. So, Stet, if I even for a moment doubt your devotion, you'll go straight into that pile of trash. Maybe you'll get to catch up with some old friends. You remember Kendrick, don't you? I'll schedule the press conference for tomorrow, all right, Jack? The day after tomorrow. Tomorrow I'm going shopping. Masz nowy samochód! Mam nadzieję, że możesz ci spełnić twoje marzenia. Okej, okay, ale niezła była ta rozmowa Jacka ze Stetem. Masz nowe ubrania. Mamy nadzieję, że dzięki nim poczujesz się młodziej. Masz nową fryzurę. Oczekujemy, że ta bujna grzywa z łatwością przekona wszystkich, że jesteś najprawdziwszym królem dzielnicy. Masz nowe podejście. Od teraz jesteś prawdziwym wojownikiem, takim, który nie pozwoli żadnemu idiocie stanąć sobie na drodze. Jesteś samowystarczalny i pewny siebie. Ciekawa ta grafika. Okulary przeciwsłoneczne. Brakuje tylko jednej rzeczy, modnych okularów przeciwsłonecznych, które dopełnią twój nowy imidż nieościłego tygrysa. Dobra, ale już naprawdę, muszę powoli kończyć. Już rozpoczęliśmy tak nieoficjalnie drugi akt, więc tak oficjalnie rozpoczniemy go w kolejnym odcinku. W tym to będzie ode mnie tyle. Do usłyszenia i do miłego w kolejnym materiale z This is the Police. Cześć!